pociśniesz jeszcze z Ciongmanem. Zawalczysz na Fame MMA. Co sądzisz o tych niby fake kontach? Mnie to rozjebało na łopatki, jebany Ciongman. Co sądzisz o słowach Ciongmana, że będziesz się bał na koncertach? O co tak naprawdę chodzi w konflikcie z Youngmanem? Ile dostałeś za walkę na Fame? Czy to prawda, że jesteś 60? O co chodzi z papierami na ciebie? Czy zawalczysz na Fame z Ciongmanicą? Kiedy następna walka na Fame? Siemano, z tej strony Sobota i właśnie zaczynam odpowiadać na wasze pytania. Pociśniesz jeszcze z Ciongmanem? Jesteśmy właśnie przy preorderze mojego albumu Sobota Hanusum. I tak, cały ten album jakby jest stworzony i dotyczy koperkowej afery, którą właśnie ten osobnik rozpętał, więc każdy numer opowiada o jego kłamstwach albo przypierdala się bezpośrednio do niego, więc tak, macie album przypierdolek do Ciongmana. Zawalczysz na Fame MMA? Tak, morduchny, oczywiście z największą przyjemnością jeszcze raz wejdę do oktagonu na Fame MMA, a wy zapierdalajcie po prostu streamować, kurwa, postować, co tylko możecie, wysyłać do włodarzy Fame MMA, a wtedy ta walka będzie jeszcze szybciej niż się spodziewacie. Co sądzisz o tych niby fake kontach? Mnie to rozjebało na łopatki, jebany Ciongman. Ciągłem tam napisał na swoim Instagramie, zdaje się, tak? Tak, na story to było napisane. Aha. No to raper, kurwa, mi odpowiada na Instagramie, no to ja raper też odpowiem, ale raper, no bo jestem raperem. Jedziemy. Fejkowe konta w tysiącach zakładam i z nich podglądam, komenty dokładam. Ciągmen się brącha, ciągle ujada, gubisz się w wątkach, wstyd i żenada. Marzę się jak baba, zarzuca kalumie, fanów zaprawia, przyznać się nie umie. Gdy mi robił raban, ja stałem wciąż dumnie, po prostu mam jaja i nie strzela chuj mnie. I nie będę kłamał, że to lewe konta, no bo kurwa, błagam, to tak nie wygląda. Zdziwiona jest małpa, że śmierdzą jej łapy, jak gównem rzucała, wpadło jej do japy. Teraz obrażona, że futro ma w gównie. Debilka skończona, wciąż nic nie rozumie. Essa. Co sądzisz o słowach Ciongmana, że będziesz się bał na koncertach? No to tak. Faktycznie boję się, ale tych telefonów, które do mnie nie dzwonią, i tych gruźb gangsterów, o których się nie dowiaduję z portali rapowych czy z innych mediów branżowych. Najważniejsze, co mogę tutaj przekazać, to to, że to działa w dwie strony, więc nawzajem. O co tak naprawdę chodzi w konflikcie z Youngmanem? No to tak. Generalnie całą tą wrzawę i ten krzyk w internecie o tym, że jestem kapusiem, 60, potwierdzaczem czy czymkolwiek, to ja bym przemilczał i oszczał to ciepłym moczem. Bo po pierwsze, chuj mi obchodzi, co Kaśka, Zenek, Franek czy jakiś kurwa Ciongman ma na ten temat do powiedzenia. Po drugie, w internecie to w ogóle mnie to chuj obchodzi. A po trzecie, wkurwia mnie to, że pod pretekstem chronienia praw ulicy, zasad, banda kurwa gnoi, debili, gamoni obraża moją żonę, grozi jej zbiorowym gwałtem. Moi kochani, żadne zasady ulicy, czy kryminału, czy gangsterki nie godzą się i nie pozwalają na groźby i przemoc wobec kobiet, czy dzieci, czy w ogóle rodziny. Więc kurwa, jak śmieją oni, czy śmią, czy chuj wie, bo to kapusi, nie kapusi, to nie wiem jak do nich mówić. Jak oni kurwa śmieją pod pretekstem pilnowania porządku i trzymania zasad kurwa robić takie rzeczy. No nie godzę się na to i nie byłem w stanie tego kurwa przemilczeć. Ile dostałeś za walkę na Fame? Wystarczająco, żebym się tam dobrze bawił i chciał tam wrócić. Yes. Czy to prawda, że jesteś 60? Nie jestem 60, moi drodzy, i uwierzcie mi, w końcu będzie taki czas, że te papiery, to wszystko będzie dostępne dla was, dla wszystkich, obiecuję wam to, bo nawet jak ja tego nie zrobię, to jak już ta sprawa do tej sprawy dojdzie, to na pewno ktoś
kto będzie miał dostęp do akt i tych papierów, te papiery wszystkim pokażę. Ale na pewno nie znajdziecie tam papieru z moim podpisem, który świadczy o tym, że podpisałem współpracę z prokuraturą. Na pewno nie znajdziecie tam papierów z moją osobą z artykułem 60. Ba, powiem więcej, nie znajdziecie tam nawet papierów z artykułem 335, czyli z prośbą o samoukaranie, bo takich kurwa nie ma. O co chodzi z papierami na ciebie? Już troszkę jakby powiedziałem o tym w poprzednim pytaniu, ale rozumiem, że chodzi wam o te świstki kurwa latające po internecie. Więc jeżeli jeszcze raz gdzieś sobie to znajdziecie, to przeczytajcie sobie tam tytuł tego świstka i tam w tytule jest to, że to jest ustanowienie o postawieniu zarzutów mi z tytułu zeznań kapusia. Więc ten świstek nie świadczy o tym, że ja doniosłem na kogoś, tylko świadczy o tym, że ktoś doniósł na mnie. I generalnie weźcie się tam przyjrzyjcie, bo nie wiem, tam widziałem te wypociny tych niektórych raperów w tych filmikach i tam jakiś gamoń stwierdził, że ja potwierdziłem 60, bo w moich zarzutach jest ileś osób też w tej sprawie, ja mogłem sobie przyczytać ile osób, jakie osoby i dlatego, że skoro się przyznałem, to potwierdziłem te osoby. Otóż w tych postanowieniu, postawieniu mi zarzutów są dwa nazwiska. Moje i 60, która na mnie doniosła. Więc gamoniu, jak nie widziałeś tego aktu oskarżenia, to na chuj pierdolisz, jak reszta baranów się w to wkręcasz. Czy zawalczysz na fame z ciągmenicą? Moi kochani, przybliżę wam troszkę, jak to wygląda wszystko w show biznesie. A więc niezależnie od tego, czy lubicie sobotę, czy go nienawidzicie, to on ma jakiś swój dorobek artystyczny. I w tym przypadku są to 3 złote płyty, platynowa płyta, 3 filmy kinowe i wiele, wiele spotkań i rozmów bardzo ważnych osób w tych programach. W związku z tym to sprawia, że garze soboty, czy to sponsorskie, czy to właśnie garze za walkę, są dość wysokie. One nie są niskie, one nie są najwyższe, ale są na pewno dużo ponad przeciętne. Mnie kosztowało to 12 lat pracy, wyrzeczeń i determinacji. I musicie wiedzieć, że taka walka z jakimś kurwa łakiem również podniosłaby prestiż oraz dorobek takiego łaka i jego garze. Może ona nie jest niska, ale ja nie mam zamiaru jej powiększać. Kiedy następna walka na fame? Oby jak najszybciej i w dużej mierze zależy to od was. Dlatego, moi kochani, zapierdalajta na wszystkie strony Fame MMA, w komentarzach, w mailach, SMS-ach, czy czym tylko się da, atakujcie ich, że chcecie taką walkę zobaczyć, a oni na pewno taką walkę zorganizują. Dziękuję, na tym będziemy kończyć. Jeżeli macie jeszcze jakieś ważne, nurtujące pytania, dajcie znać w komentarzach. Preorder leci. Link do preorderu w opisie. Essa!